Historia o typie, który wiódł życie zwykłe. Zwykłe albo niezwykłe, kurwa. Ja ZS. Historia o typie, który wiódł życie zwykłe. Początek historii, której koniec to mismatch. Poznał kobitkę i wierność jej wyznał szczyltem. Od podstawówki są ze sobą kminisz tekst. Kończyli lice, na świadectwach paski. Don't be the true, gdy szedł do urzędu pracy. Nie podjął pracy wnet, nikim nie zwykł gardzić, nie mógł lepiej mieć. Ojciec mu zostawił sklep, studia ekonomiczne. Kończył w sąsiednim mieście, bo u niego w Piździszewie nie było uczelni większej. Wtedy łapie bezdech, wiem, że odszedł jego tato. Wyjechał brat za miedzę, on się sklepem zajmie z mamą. Dalej jest z ukochaną, dzisiaj właśnie biorą ślub. Później rodzi im się syn, tak jak przykazał Bóg. Ma w obrocie parę stóp, jak to się mówi, jest ruch. Towarzyszem od lat dwóch, jadą w strony ze studiów. Jadą w strony ze studiów. Jadą w strony ze studiów. Żona tu znalazła pracę, przecież miała wykształcenie. On dalej do sklepu mamie dostarczał zaopatrzenie. W międzyczasie poznał typów, co mieli na mieście znaczenie. Pierwszy koks w nos, gość czuje podniecenie, że zagubienie trwa, nie wie już dłuższy czas. Miał na kurwy hajs, to aż brał dwie na raz. Zaraz, czekaj, żona czuła, coś jest nie tak. Na jego ciuchach zostawia zapach inna kobieta. Zapoznał nas kolega, on na mnie zaczął polegać. Żebym wkręcił go do typa, ciśnienie nie mogło czekać. Ten typ w późniejszym czasie miał się na niego rozjechać. Pies go jebał, dobrze, że mnie nie sprzedał. Żebyś nie myślał, że ja podaję witę typom. Frajer to frajer i w tym temacie wszystko. Tylko jakbym chodził ja, jego by ominął wyrok. Kończymy jointa, u niego wpada żona, widzę ich wzrok. Powiedziała wyjdź stąd z koleżką, czytaj mną. Przeprosiłem ją, bo nie wiedziałem, że co. Wyszedł babol, przez to on mówi pierdol, to norm. Bo ja zamartwiałem się tym bardziej niż on. Ja zamartwiałem się tym bardziej niż on, rozumiesz? Walczył o małżeństwo, co dzień dzwonił do mnie, mówił: przestać nie mogę, ale wiem, że kiedyś skończę. Po czym mija czasu trochę, a on znowu bierze torbę. Miał lepsze dni i gorsze i papiery rozwodowe. Zobacz, jak to jest chore, że mieszkają jeszcze razem. A toksyczny jest ten związek jak skład gaśnicy z gazem. Za nią latać zaczął facet, podobno z jej roboty. On wrócił do swej matki, dalej coraz większe schody. Brawo, mocne rozwody, on dowody, nie dowody. Bo dowody to na niego ona przedstawiła w sądzie. Ten pojeb najebany wysłał jej fotkę w trójkącie. Piliśmy na parkingu, gdy targały nim emocje. Jest w uderzeniu ciągle, ciągnie nosem kokę. Coś się przypierdala do mnie, niech się ciągnie chłopek. Do deala, co go zapoznałem, ciągle podbija co dnia. A właśnie w tym momencie jemu się podwija noga. W składzie nikt się nie spodziewał, że będzie 60. Mordo ciężko się rozjebał właśnie na tego chłopka. Chłopek ma dwie sprawy, a pierwsza to jest żonka. Dowiaduje się od ziomka, po kłótni nam się urwał kontakt. Jemu wyjebało korki, nam dało do myślenia syn. Jego z matką swą spełniają marzenia. Frajera tu już nie ma, bo wyjechał gdzieś za miedzę. Chłopek na wyrok czeka, w czasie rozwlekać nie chce spraw. On w czasie rozwlekać nie chce spraw. Nie, nie. Inny ziomek z chłopkiem utrzymywał znajomość. Opowiadał mi co nieco dalsze losy, znając go. Ale bagno co? Bo on pierwszy mu dał koks. Podpowiada mu świadomość, że spadł dawno na dno. Później słyszę coś w stylu: wrócił do rodzimej wsi. Nawymyślał se historii, że mu obili ryj. I że dalej pił, i że żul, że już nikt. Że po złości mamie nawet potrafił nasikać w gary. To był typ stary, który był inteligentny. Miał siano i dzieci, i miłość swej kobiety. Miał wszystko, czego inni mogliby sobie wymarzyć. A dzisiaj nie ma nawet wyrazu na twarzy. Gadałem z typem, przez którego go poznałem. Koniec końców jest taki, że żal jest i kabaret. Bo gadali razem i mu mówił: miłość swą spotkałem na odwyku. Okazało się, że jest pedałem.